A to menda jakaś mnie tu liść urwała. Ale nie wiem co. Momencik. Witam wszystkich. Dzisiaj biorę się za wykopanie kolokazji olbrzymiej. Jak podrosła, to widzieliście już na filmach. Piękne, ma takie sercowate liście. I najpierw zobaczcie, jaki urywek filmu, ale cały jest oczywiście w podpisie filmu. Zobaczcie, jak ona wygląda, jaka była mała, jak ten czas leci. Kolokazja, gigant. Przypaliło też słoneczko, ale nie ma się czym martwić w ogóle, bo wychodzi następny. Odrościki też już sobie rosną. Wow, jest następny odrost, nawet nie widziałem. To na tyle. Nieźle, co podrosła. Dała sporo odrostów. Nie wiem, z 10-20 więcej. I kolejne jeszcze rosną, jak widać. Dziś ją tylko wykopię, ale dalej będzie stała na dworze, bo przymrozków nie zapowiadają. Ale chcę przygotować co niektóre rośliny. Trochę szybciej powyciągać chociaż z ziemi, z tymi kastrami. To co, idę po szpadel i biorę się za robotę. To jest, jak widać, kolokazja olbrzymia. Jak na polskie warunki, to myślę, że dosyć szybko rośnie. Kolejny liść się rozwija. Jeszcze powinien spokojnie w tym roku sobie zdążyć się rozwinąć. Teraz tak poczekam do przymrozków i dopiero ją schowam w szklarni. Jeszcze nie wiem, no raczej liście chyba będę przycinał, bo nie mam za dużo miejsca w szklarni. Zobaczymy. Ale nie jest źle, jest sukces. O nawożeniu oczywiście tych roślin macie na YouTubie. Wpiszcie sobie nawożenie stalewiak, bez problemu znajdziecie. Także nie jest źle. Szkoda, że się sezon kończy, ale przyjdzie jeszcze kolejny rok, wiosna 2019. I zobaczymy, jak to będzie. Czy jeszcze coś podrośnie. Dosyć gruba podrosła. Dobra, to na tyle na temat tej pięknej rośliny. Kolejna część o tej rośliny, nie wiem, zobaczymy. Pewnie bliżej zimy już, także do następnego odcinka. Na razie. Na razie.